Po raz kolejny z inicjatywy burmistrza Mławy Sławomira Kowalewskiego Urząd Miasta zorganizował zbiórkę środków higieny osobistej dla ośrodka dla bezdomnych Markut w Mionczynie. W zbiórkę włączyli się mieszkańcy Mławy oraz uczniowie miejskich szkół. Udało się w tym roku zebrać artykuły higieniczne o łącznej wartości około 5200 zł. Zostały one już przewiezione do ośrodka w Mionczynie. Zebrane środki na pewno się przydadzą, dlatego wszystkim, którzy włączyli się w inicjatywę, należą się podziękowania. Jest to szczególnie cenny dar, za który dziękujemy w imieniu burmistrza miasta. Szczególnie cenny dlatego, że to właśnie w okresie jesienno-zimowym w ośrodku dla bezdomnych Markot zwiększa się w sposób znaczący liczba pensjonariuszy i takiego wsparcia oni właśnie teraz bardzo potrzebują. Jak słychać, działanie jest bardzo potrzebne, a tym bardziej w okresie zimowym, gdzie tego typu placówki przyjmują więcej osób bezdomnych.